Krek albo psikus, widzowie! Dzisiaj jest Halloween, więc postanowiłam, że zrobię Krystianowi psikusa, bo on właśnie pojechał po cukierki dla strasznych dzieci, które będą na pewno dzisiaj pod naszym domem skandowały, że chcą cukierki. Postanowiłam wykorzystać ten moment i wydać jego gemy. Podsłuchałam, jak mówił do Łukasza, że w Brawl Stars są darmowe skrzynki do otworzenia, ale nie tylko. Są też skrzynki, które można kupić. Nazywają się one martwymi skrzynkami, więc my otworzymy sobie dzisiaj i te darmowe, i te kupne i sprawdzimy, co wypadnie. Tak sobie teraz pomyślałam, że skoro Krystian ma darmowe skrzynki na swoim koncie, to pewnie ja na swoim koncie też je mam. Więc jeżeli będzie wam mało, to zostawcie pod tym filmem 5000 łapek w górę, a wtedy nagrywamy kolejny odcinek, w którym otwieramy moje skrzynki. Napiszcie w komentarzu, co wam wypadło z martwej skrzynki, a my zaczynajmy. No dobra, lecimy od tych darmowych. Tutaj mamy dwie darmowe skrzyneczki i otwieramy pierwszą z nich. Co to będzie? Cukierek czy psikus? Uwaga! 9 przedmiotów? To jest chyba dużo, nie? 79 monet, 101 monet, 52 monety! Co? Same monety! 105 monet, 25 monet, 75 monet, spray. Spray jest idealnym przedmiotem na psikusa. Odznaka wściekłej dyni, jakiejś zelektryzowanej dyni. Odznaka kręcącej się dyni. I kolejny spray. Spoko. Dobra, ale my potrzebujemy jakichś nowych skinów, żeby mieć się za co przebrać na Halloween. Więc trzymajcie kciuki! Teraz na pewno będzie! 9 przedmiotów, 92 monety, 62 monety, 98 monet, 94 monety, podwajacze punktów, 70 monet, 140 podwajacza punktów i konka gracza z łapką w górę, więc to jest znak, żebyście w tym momencie zostawili łapkę w górę, bo jak nie zostawicie, to nawiedzą was duchy. Dzisiaj jest Halloween, więc stosujcie się do moich zaleceń. Kolejny spray, tym razem z duszkiem i odznaka, nie toperka. Ja w ogóle nie wiem, jakie są teraz halloweenowe skiny w Brawl Stars, ale widzę, że tutaj w sklepie można je kupić, więc mamy tutaj bezgłowy jeździec 100, zgniła Pam, czarownica Shelly, dyniowy kieł, ej, ale kozak, zarodnikowy Cordelius, o, to jest dziwny skin. I pewnie te wszystkie skiny można dzisiaj trafić, więc mam nadzieję, że chociaż jednego nam się uda. Napiszcie w komentarzu, który wam się najbardziej podoba. No to lecimy z kolejnymi darmowymi skrzyneczkami i co my tu mamy? 9 przedmiotów, monetki, 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 podwajacze punktów, kolejne monetki, kolejne monetki. Wow! Z opóźnieniem zobaczyłam, że mi się świeci karta. Jest to Colette bez klepki. Nie no, kozak. Mamy pierwszego zombiaczka na swoim koncie. I to jest oczywiście skin z kolekcji Brawloween, czyli halloweenowy. Fajnie. Wyposażamy. Mamy tutaj kolejną odznakę jakiejś zombiakowej skrzynki. Kolejny spray zombiakowy. I kredyciki. Let's go! 9 przedmiotów. Monetki, podwajacze, podwajacze, monetki, skin! Nie, monetki. Odznaka pająka. Ej, to jest idealne dla Krystiana, on akurat uwielbia pająki. Ikona gracza z kociołkiem Panora Mixa. Ikona gracza duszek i spray. Co to w ogóle jest? Boom! 11 przedmiotów! Ej, 11 to jest moja taka trochę ulubiona liczba. 200 błyskotek, 200 błyskotek, 39 monetek, 200, bo same błyskotki. Monetki. Wow, świeci mi się karta! Czy to będzie skin? Uwaga! Tak! Mamy to, widzowie! Inspektor Colette! Jakiś rankingowy skin. Ale też jest straszny, też jest w klimacie Halloween i to jest w ogóle nasz drugi skin do Colette. Nie wiem, o co chodzi dzisiaj. Wyposażamy. Mamy tutaj odznakę trumny. Kolejną odznakę też Colette. Kolejną ikonkę gracza i kredyciki. 60 monetek! 98 monetek, 91 monetek. Wow! 1000 monet! Tutaj poszliśmy na grubo. Coś mi tutaj chyba ten Brawl Stars dzisiaj robi psikusy, bo co chwilę mi się coś przycina. Lecimy dalej, ale uważnie.
Mamy tutaj 9 przedmiocików w skrzyneczce i znowu te same monety, znowu podoba. Nuda! Dajcie coś strasznego, wystraszcie mnie czymś. 23 monety, 106 monet, 79 monet. No weźcie no. 66 monet, podwajacz, 109 monet i spray. Ale straszne. Straszna to była ta skrzynka, mam nadzieję, że ta będzie lepsza. 9 przedmiotów, 47 monet, podwajacz PD, 79, 83, 78, znowu podwajacz, znowu monetki, znowu monetki, znowu monetki. Nie no, ja w ogóle nie wiem, czy on nie ma wymaksowanego konta w takim razie. Dobra, liczymy na łódź szczęścia. 200 błyskotek, 194, podwajacz PD, monetki, 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 monetki. Płyta mi się zacięła. I jejku, jaka słodka dyńka! Przecudak. I ikona gracza... Jakiś tramwaj? Trzymajcie kciuki. 9 przedmiotów znowu. Słabo to wygląda. 220, podwajacz, monetki, 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 błyskotki. Monetki i ikona gracza z nietoperkiem. Kolejna skrzyneczka i tym razem znowu błyskotki, znowu monetki. Ja nie wiem, zrobimy jakiegoś bogacza z tego Ferela dzisiaj. Podwajacze PD, znowu monetki. Jak zarabiać nie wychodząc z domu? Odpalić Brawl Stars i skrzynki. Błyskotki, monetki, monetki, podwajacze i znowu monetki. No weźcie, dajcie coś ciekawego. Monetki, monetki, błyskotki, monetki. Gadżet! Trafił nam się gadżet! Tego się nie spodziewałam, cały czas liczyłam na skiny. Taktyczny odwrót. Clancy błyskawicznie przesuwa się do przodu i przeładowuje jeden amunicji. Ładunki na 3. Okej, fajnie. Przynajmniej coś dropu. Monetki, monetki, błyskotki, monetki i spray. Z jakimś wściekłym duszkiem. Dwa skiny z darmowych skrzynek. Słabo. Kupmy 10 kolejnych. Zróbmy eksperyment halloweenowy i sprawdźmy, czy faktycznie z płatnych skrzynek wypadnie nam więcej niż z darmowych. Ale sprawdźmy najpierw, czy jest wpisany kodzik Farel. I jest wpisany kodzik Farel, zaznaczamy i dopiero teraz kupujemy ofertę za nie swoje pieniądze. Let's go. Kolejne 10 skrzynek przed nami, zostawcie łapkę w górę, a my lecimy! Cukierek prosimy! 9 przedmiotów, monetki, błyskotki, podwajacze punktów, monetki, ale bardzo mało tych monetek, z darmowych skrzynek wylatywało więcej monet, tutaj jakieś drobne nam lecą. 200 błyskotek, monetki, błyskotki, monetki, monet... Bo się pogniewamy. Cukierek! 200 błyskotek, 72 monetki, 42 monetki, błyskotki, monetki, monetki, podwajacze, monetki, błyskotki. Nudne te Halloween, Halloween. No dajcie do... Wow, co jest? Od razu? Od razu z bomby mi wyleciał gadżet. Nielegalne wykopki. To brzmi mocno, powiem wam. Moł wykupuje pożyczone, dobra, pożyczone. W cudzysłowie. Dobra, i zwiększa szybkość superdoładowania o 50% na 5 sekund. To nam się na pewno przyda. I słuchajcie, mamy jeszcze 10 przedmiotów, więc może tutaj jeszcze coś fajnego nam wyskoczy. 11 monetek, 34 monetki, błyskotki, podwajacze punktów, błyskotki, monetki, monetki. Wow! Świeci się karta, czy mi się wydaje? Uwaga! Tak jest! Gnijący Dynamike! O takim marzyłam! Słuchajcie, on wygląda jak moje jojo z atomówek i rzuca swoimi mózgami i zamiast mózgu tutaj ma jakiegoś ptaszka. Czyli coś tam chyba nie... świerka. Albo świerka. Nie wiem, ale wyposażamy i mamy kolejnego skinka na swoim koncie i do tego jeszcze mamy odznakę do kompletu! Opłacało się? Jeszcze nie wiadomo. Dokończmy opening. I kolejna skrzyneczka, monetki, monetki, podwajacze, błyskotki, monetki, monetki, monetki. Kto policzy, ile razy w tym odcinku powiedziałam monetki, zgarnia ode mnie serduszko w komentarzu. Błyskotki, monetki, koniec. I jeszcze jedna. Monetki, monetki, błyskotki, monetki, 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 błyskotki, monetki, monetki. Cukierek albo psikus. 200 błyskotek. Monetki, podwajacze, monetki, monetki, podwajacze, błyskotki, monetki, monetki, błyskotki.
96 monetek, 41 monetek, 63 monetki. Monetki! Cała skrzynka monetek! Jak to wygląda? Ej, wydaje mi się, że na moim koncie będzie turbo ciekawszy opening, więc zostawiajcie te łapki, bo już się nie mogę doczekać tego openingu. Let's go! Podwajacze, monetki, błyskotki. No dajcie jeszcze jakiegoś skinka strasznego. Zróbmy, niech Halloween Halloweenuje. Monetki, błyskotki, monetki, podwajacze. Dobra, jest nadzieja, jest jeszcze skrzynka. I znowu 9. Dobra, ja na początku myślałam, że 9 to dużo, ale teraz jednak 9 to znaczy, że nic nie wypadnie. Monetki, błyskotki, podwajacze i monetki. O nie! Czyli tak naprawdę mieliśmy lepszy drop z darmowych skrzynek niż z kupnych. Kupmy jeszcze 5. Ja widzę, że tutaj farma gemów w zapasie i że mu nie zabraknie, więc nawet się nie skapnie, jak wydamy te kolejne 170 gemów. Co wy na to? Zgadzacie się ze mną? No to lecimy. 9. Nie lubię tej cyfry teraz. 70 monet, podwajacze, monetki, błyskotki, kredyty. Mech. Next. Podwajacze, monetki, błyskotki. Dobra, jeszcze 3. Monetki, błyskotki, podwajacze. Ja wydałam 170 gemów na darmo. To jest bardzo w moim stylu. Monetki, błyskotki. Dlaczego? Brawl Stars mi zrobił dzisiaj mega psikusa. Ja zrobiłam Farelowi, a Brawl Stars zrobił mi. No, ale przynajmniej widzowie na mnie zrobią, bo Farel pojechał po cukierki. Błyskotki, monetki, podwajacze. I to by było na tyle. Dobra, dwie ostatnie, bo się tak na mnie patrzą. No muszę, ale to już ostatnie, naprawdę. O nie. Proszę. Jest! Opłaciło się, jest 11 przedmiotów. Czy to oznacza, że tutaj coś będzie? Czy to oznacza, że będzie 11 monet? Błagam nie. Podwajacze, błyskotki, monetki. Jest! Świeci się! This is Halloween! Tak! Dyniowy kieł! On mi się najbardziej spodobał w sklepie, to było przeznaczenie, opłacało się! Autorstwa Glowing Shark, aha, czyli to jest jakiś widzowy skin chyba, co nie? Jak widzicie, nasz kieł ma tutaj na bucie koszyczek z cukierkami i z koszyczkiem halloweenowym, więc on po cukierki wjeżdża z buta, na pewno. Ale się cieszę, że go odblokowaliśmy. Wyposażamy go i do tego mamy do kompletu odznakę. I tu, o, jeszcze ikonę gracza, komplecik. I ostatnia halloweenowa skrzynka w tym sezonie. Nie, jeszcze nie w tym sezonie, bo jeszcze będzie opening na moim koncie, ale na Farela koncie. 9 przedmiotów, więc pewnie tutaj będzie psikus. Monety. No dobra, no. Opłacało się. Dziękuję, że byliście ze mną do samego końca, obejrzeliście ten odcinek do końca, to napiszcie w komentarzu cukierek albo psikus, a ja się z wami żegnam i uciekam stąd, bo zaraz mnie Farel stąd sam pogoni i tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!